Już oficjalnie możemy powiedzieć, że w gminie Czernica jest 13 tysięcy mieszkańców zameldowanych. Za chwilę jednej z naszych najmłodszych, tej 13-tysięcznej mieszkance, wręczymy kwiaty, gratulacje. I tutaj od radnego Jerzego Misztala ufundowana została wyprawka. Jako radny z Kamieńca Wrocławskiego bardzo się cieszę, że 13-tysięczną mieszkanką została dziewczynka, która mieszka w Kamieńcu Wrocławskim. Włodzimierz Chlebosz. Dzień dobry. Przepraszamy za najście, ale proszę, święto w gminie. Nie tylko w rodzinie i pierwsze gratulacje. Dziękuję bardzo. To jest mi niezmiernie miło, że 13-tysięczna mieszkanka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To u was. Tak się udało. Na pewno bardzo mi się spodziewaliśmy. Radny Kamieńca Wrocławskiego, życzę pani wszystkiego dobrego. Dziękuję. I dla dziecka to prezencik. Dziękujemy w imieniu Blanki bardzo. Ile ważyła? 3-4 tak się urodziła, teraz ponad 4 kg już. Ma skończone 3 tygodnie, no i chowa się prawidłowo. Wszystko jest w porządku. To prezenty nasze gminne. Dziękuję bardzo. Aniołek niech ją pilnuje. Szczęście dla domu. Dziękujemy. I tutaj dyplom, który Będzie pamiątka. Jeszcze niedawno gmina Czernica zaliczyła nieco ponad 8 tysięcy osób. Dzisiaj, 1 czerwca, czyli w Dniu Dziecka, razem z włodarzami gminy witamy małą Blankę Sypniewską, naszą najmłodszą 13-tysięczną mieszkankę. Nikt chyba nie ma najmniejszych wątpliwości, że dzieci są naszym największym skarbem, jaki posiadamy.